Ja widzę, że na trybunach jest więcej strażaków niż przy urządzeniach, przy wężach. Ładnie! Ja proponuję, żeby strażacy tak pociągnęli troszeczkę po trybunach. I schłodzili te gorące głowy. Coś się dzieje pod sceną, chyba wyciągają jakiegoś ciężko rannego. Udzielają pierwszej pomocy. Należą się podziękowania za tą dobrą akcję i uratowanie życia i zdrowia. Ja nie wiem, czy on siedział tam z wami na trybunach. Jest właśnie akcja udzielania pierwszej pomocy. Zwróćcie uwagę, szanowni państwo, że pierwszej pomocy udziela dziewczyna. No, widziałem, że to wzbudzi aplauz. Pewnie niektórzy z was by chcieli się tam znaleźć na miejscu tego ciężko rannego. Dobra, dobra, raz, dwa, trzy. Okej? Do dołu. Dobra. Ja myślę, szanowni państwo, że to naprawdę wygląda bardzo profesjonalnie i umiejętności tych strażaków niestety czasami się przydają. Zwłaszcza strażaków z naszych ochotniczych straży. No i na życzenie woda poszła. Jest kurtyna wodna. Myślę, że pan prezes klubu Orląt będzie zadowolony, bo od razu zostanie podlana murawa. Kto się chce schłodzić, zwłaszcza te gorące głowy tutaj z mojej lewej strony, to zapraszamy. Zapraszamy, można się schłodzić. Zapalenia tłuszcz nie będzie.
Wszyscy są zawakcynowani tą lejącą się wodą, a tam w dalszym ciągu jest udzielana pierwsza pomoc. Poszkodowany został zabezpieczony.